Przede wszystkim przed wybraniem się w taką dłuższą podróż, przejażdżkę rowerową, musimy sprawdzić stan techniczny roweru. Hamulce, oświetlenie. Należy tutaj pamiętać o odblaskach, bo często, gęsto zdarza się, że wracamy już w godzinach wieczornych, gdzie robi się już szarówka, żebyśmy byli my bezpieczni i kierowcy nas z znacznej odległości mogli już widzieć. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest przypomnienie sobie kilku podstawowych zasad dotyczących rowerzystów. Między innymi to, że poruszamy się zawsze jako rowerzyści prawą stroną jezdni, nie zabieramy większej ilości pasa ruchu drogowego, czyli najlepiej jedziemy jeden za drugim, nie jedziemy koło siebie. Dopuszczalny jest przejazd kolumny rowerów, jednakże musimy pamiętać, że kolumna taka nie może przekraczać 15 rowerzystów. Dopuszczalne są również jazdy kolumn i tutaj też należy zwrócić uwagę i przestrzegać tych przepisów, żeby kolumny miały odległość od siebie około 200 metrów. Po ulicach miejskich dopuszczalna jest jazda rowerem po chodniku, przede wszystkim kiedy mamy pod opieką osobę do 10 roku życia. Taka osoba jeszcze nie posiada karty rowerowej, więc my, sprawując opiekę i nadzór nad tym małym rowerzystą, możemy jechać jak najbardziej chodnikiem. Musimy tutaj jednak uwzględnić i pamiętać o tym, że na chodniku zawsze mają pierwszeństwo piesi. Za kierowanie, za jazdę rowerem po chodniku, nie mając pod opieką osoby małoletniej, grozi nam mandat w wysokości 50 zł. Dopuszczalna jest również jazda chodnikiem w miejscu, gdzie występuje podwyższona prędkość, a nie ma dostatecznej ilości miejsca na jazdę poboczem bądź brzegiem jezdni, więc możemy tutaj spokojnie jechać chodnikiem. Musimy natomiast pamiętać, żeby ten chodnik miał szerokość około 2 metrów. Jeżeli chodzi o przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, no tutaj grozi nam tutaj wysokość mandatu w wysokości 200 zł. Musimy pamiętać, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych należy zejść z roweru i zachowywać się tak, jakbyśmy byli pieszymi, czyli rozglądać się. Po rozglądnięciu się spokojnie przechodzimy na drugą stronę jezdni, absolutnie nie przejeżdżamy przez przejście dla pieszych rowerem, a w miastach bądź poza miastem, na wioskach, zawsze pamiętajmy, jeżeli mamy drogę rowerową, drogę przeznaczoną dla rowerów, to korzystamy z tej drogi. Przypominamy jako funkcjonariusze, że zabronione jest kierowanie rowerem, jazda rowerem po użyciu alkoholu. Jeżeli siądziemy na rower, zostaniemy zatrzymani przez policjantów, grozi nam mandat po użyciu, mandat w wysokości od 300 do 500 zł. Natomiast kierowanie, jazda rowerem w stanie nietrzeźwości, no tutaj już jest wyższa kara, jest to mandat 500 zł.